Siemanko, z tej strony Dziejuś, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, w końcu doczekaliśmy się rzeczy, która najważniejsza, po prostu jest najważniejsza na serii MPG, najważniejsza z, rzecz, która, na którą czekałem. Ciężko mi się wysłowić, bo za mną stoi coś, co budowałem już jakiś czas i wyszło to naprawdę fajnie. Ale na samym początku, zanim wam to pokażę, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. Napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu dom, a przypnę wam serduszko. I słuchajcie, zachęcam was, żebyście odwiedzili mnie na moim Instagramie. Macie wszystko w opisie, dzisiaj dodałem 3 nowe fotki, więc fajnie, jakbyście serduszko zostawili, jakiś komentarz. Ale już nie przedłużam. Oj, podejdę troszeczkę bliżej, żebyście może lepiej go zobaczyli, bo powiem, może kawa chałupy wyszło. Uwaga, 3, 4. Zobaczcie, zobaczcie, jaka chałupa, no to jest przecież coś pięknego. Czekajcie, garaż na razie zamknę. Wam tu nie będę na razie też za dużo zdradzał. Oj, no już widzieliście, no. Zamknę drzwi, tak? No oczywiście, że tak drzwi nie zamknę, ale zamknę je tak. I słuchajcie, jadę po Jarkę i Janinę, bo oni jeszcze tego domu nie widzieli. I wtedy we trójkę zrobimy room tour. W sumie to home tour, house tour. Więc na razie musicie poczekać z tym, jak dom wygląda w środku. Z zewnątrz tylko mieliście rzucenie okiem na niego. Że wy jesteście sprytni, żeście sobie film zatrzymali, już wiecie, co jest w środku. Ale to nie ma tak łatwo. Dobra, ja się na razie nie patrzę. Powiem, że jestem tak podekscytowany, cholera, muszę tu troszeczkę wjazd teraz przerobić. Ale ten pod i tak był tylko tymczasowy, więc on i tak idzie cały do rozbiórki. I powiem wam, że ta chałupa się w końcu prezentuje. Ale żeby też nie było za łatwo, nie powiem, że słuchajcie, skończyłem budowę domu. Ja po prostu pojadę koparkę i powiem, że trzeba mi pomóc. No i mam nadzieję, że się zdziwią. Dobra, jedzie ta... A, do Jarka pojechała. Już chciałem ją tu, słuchajcie, w poprzednich drogi zatrzymywać. Oj, przepraszam, odbiło mi się, ale jadłem pizzę. Jadłem pizzę od Kizo, tak? Mam nadzieję, że wy też coś jecie, jak oglądacie filmiki na YouTubie. Bo ja nie potrafię nie jeść, jak coś oglądam. Stop! Cholera, jasna, dzień! Trzeba im pomóc. Trzeba gasić ciągnik, szybko, gasić ciągnik. Na budowie szybko, trzeba pomóc. Szybko, co Jarek, się dzieje? Jarek, co się dzieje? Pożar jest, Jarek! Cholera, jasna, Jarek, trzeba im pomóc na budowie, beczkę. Jarek! Nie, bez beczki! Jak robisz jaja? Nie, no chodź, trzeba mi pomóc na budowie, szybko na łychę siadajcie. Co się dzieje? Szybko! Stary, co się stało? Na łychę, Janina, na łychę. Nie strasz, bo się zesrasz. Nie strasz. Bo to nie taki pożar ten. Co się dzieje się? Żartowałem z tym pożarem, no ale to trzeba mi pomóc. Dobra, to nara. Siedź tu. No to cholera jasna. Siadaj, ale ty myślisz, że ja teraz czas mam. Dwa pustaki trzeba. Pustaki trzeba im pomóc przenieść, siadaj tu. Ja już zastraszam. To odwołuj, siadaj na... No kurna, wysiadaj stąd! Wysiadaj stąd, powiedziałem! Wysiadaj stąd! Dzień, czemu jesteś takim agresorem? Bo wy se jaja robicie, ale poważna rzecz jest. Cinka, dzieju się. Wiadrę gondola, trzymaj Janinę za... Rękę. I śpiewa, i piosenka. Tak. No, tu dwa pustaki przeniesiemy. Co to kur... Teraz się... O kur... Idzie już Janina zeblała! Co to jest za Ej! Ej! Pani Janina! Ej! Gdzie... Psz, Janina! Co to... Chryzantemy! Jarek! Ej! Kurde, dobra, ty dzieju, spokojnie. Co jest grane? Przecież my... Gdzie co Janina? Co jeszcze ona nie była skończona? Ej, wszystko... Janina, wstawaj. Ja niedawno tu drzwi wchodziłem. Jarek. Czekaj, mogę wejść do środka. Poczekaj. Cholera jasna, no. Jaruś, ale... Dobra, Dobra, to nie będę bił Janinę. Dobra, już jestem, okej. Okay. Tak. Dzieju, sorry, w szoku byłem. Co jakie jest grane? Dobra, słuchajcie. Widzowie jakiś też nie widzieli. To ma być ta chałupa wielka. Zapraszam was do mojego domu. Taką wielką chałupę się udało wybudować? Wszystkiego. No tam nie mówiłem, też gdzieś tam po drodze zarabiałem tak kryptowaluty. No. Wstydliwa sprawa, mogę cię na boczek? Mhm. Do toalety chciałbyś? Bo z wrażenia się trochę wiesz, toaleta? Przepraszam, tu Jarek do toalety Janina, chciałby pójść. Poczekaj, bo ja do toalety siusiu. Kurde. Janinko, Janina. Janinko! Nie no, Janina. Dwa! Janina, podnoś się! Trymiga! Dzień, no. Proszę cię szybko, ja muszę ale... skorzystać. Przesunie się, Janina! Proszę cię. Na środku. Ładnie, ile tu jest no. Tutaj? Tu. Nigaraz! O!
Co to za ki... Co to jest za łazie... taka luksusowa? Ty masz i przepraszam, i wannę, i prysznic za przeproszeniem? No. Ale to jakieś marmury są. Znaczy marmury, nie marmury. To wcale nie jest. Czy to są kosmetyki damskie? Nie, nie. Czy ty możecie wyjść? Nie, dobra, chodźmy. Pokaż kupka. Nie, nie, no wyjdź. Jaruś kupka. Wyjdź stąd. To za dużo na moją głowę chyba. Kupkę robi. Dobra, poczekamy na jego. Idę, zobaczcie. No, zostawi go w spokoju, Janina. Już weź ją. Chodź. Nagrywaj mnie. Jak tretował, widziałeś, nagrałeś. Nagrałem. Chodź. Janina, no weź. Ogarnij się, proszę was. Dobra, to ja sobie w wannie poleżę. No Dziejuś, nie nagrywaj mnie, stary. A ty wiesz, ja sobie w wannie. No. Razem w kiblu, dobra, nie wychodzę. Dobra, poczekajmy na niego, naprawdę, spokojnie. Zapraszam mnie do salonu. O, papier wie. Nie wyciągnął. Siada, Janina. O! Zapraszam tu na moją rogówkę. Co ty masz za... No tu jest salon. Nawet się pali się? No tu jest salon. To co ci tutaj o, są zdjęcia, tak? Dziejuś! Tu ty jesteś z tym szczupakiem? A to naprawdę jest. Ej, a co to za kobieta jest, Dziejuś? Co to jest za kobieta? Tak, to ja ze szczupaczkiem, o tu mój piesek, tylko a to nie, to wiesz co? O, tu mój. Co to jest za tu mój ptaszek. To mój ptaszek. To jest twoja. Tu jest mój ptaszek. A co ty tu zrobiłeś fotografię, dałeś jakiś kwiatów tutaj, albo... O, tu telewizor gra, zobacz. A to ty polowałeś tu na te dziki, ty polowałeś tutaj na te dziki? Nie, to mój kolega, wiesz? No i zapraszam was, tutaj jest kuchnia. Tata peta na telewizorze, to ty. Ja już, a będę mógł do ciebie przyjeżdżać czasami na śniadanie. O, zobaczcie, dom należy do psa. Dom należy do psa, my tylko spłacamy kredyt. No to widzicie, no i taka jest prawda, tylko jeszcze nie mam psa, ale tabliczkę taką dostałem, więc... No. To stąd te komentarze! Nie, to od kogo dostałeś? To od kogo dostałeś to? Ja dostałem i zobaczcie, tu z kuchni widać, o, ale pięknie. Ale czekaj, droga. Tu jest zapisane, okno masz z kuchni, tu jest, ty! No fajne, co? My tylko spłacamy kredyt, ty masz ale kobietę. Nie mam kobiety. Ty, Dziejuś, a kiedy tu podwóreczko będzie jakaś trawie przerosła, czy coś? No ciężko, my starymi dopiero to skończyliśmy budowę, no ale chodźcie, zapraszam A kasy was. Już ci nie zostało pewnie. No mało, a co tam? Bo dawaj kasy. Mało, bo tam... O, tu jest... Gdzie ona się dusi znowu? Gdzie ona po... Słuchajcie, o kur... Gdzie ona się dusi? No nie, ty masz taki pokój gamingowy? Chodźcie na dół, dobra, na razie chodźcie na dół. I tu mamy takie przejście do garażu. Nie wytrzymam, taki garaż w chałupie, wielki. Fajny. A to zajebiście. Tu i ciągnikiem można wjechać. A to zajebiście, że możesz... No automatyczne. A to zajebiście, że możesz sobie dwa samochody tu wstawić. Nie, powiedz mi jeszcze, że tu się zmieści koparka, która ma włączony opór. Nie, ona nie przyda się na wysokość. Nie wiedzie, nie wiedzie na wysokość. Na wysokość nie wiedzie, stop. Nie wiedzie na wysokość. Nie uwierzę, że ją się zmieści. Niektórym to i na szerokość nie wchodzi. Wychodź stąd! Wychodź stąd! Zazdrośnico, stara, co? Boli cię, że on dom? Zresztą dom zbudowałem? Zazdrośnico? Musisz już rozpieprzyć? Ja już nie chcę oglądać tego domu! Nie odzywaj się do mnie nigdy! Przypieprzyła mi! Ale... No nowa elewacja jest zrobiona! Zakleszczy, co? Czy jak ty to nie powiedziałeś? Jak ja powiedziałem? Nie pamiętam. Nie pamiętam, przysięgam ci. Zazdrośnico! Aaa! Gdzie Janina? Nie wiem, pobiegła, poczekaj, zobaczę na drogę. No stoi przed domem. Dzwonię do niej. Poszła, idzie. Czekaj, tam. Czekaj, dzwonię do niej. Co chcesz? Czekaj, zazdrośniczko, chodź, to był żart głupi. Nie! To był żart! Powiedziałeś do mnie zakleszczyco. Nie, zazdrośnico, chodź tu, bo to był żarcik. Nie jesteś zakleszczycą. No. Chodź zakleszczyco. A cię popłakałam. Dobra, pokaż nam tak górze, jak to wygląda, pokaż! No czekajcie, no i tu zobaczcie, wchodzimy sobie do góry. Zajebiście, że masz schody na górę, zajebiście. A ja mam schody. Opa. Ej, to Janiny koń? Ej, to moja zebra! Jak byłam w tym, gdzie mieszkałam. Zobaczcie, tu mam taki drugi salonik. Ej, czy to gościnny. Ej, czy to może być mój pokój? Może być, nie ma problemu. Ja tu będę nocowała. Ja zaklepiska. No i tu zobacz. Nie, ja powiedziałem. A znacie takie powiedzenie obsikane, zaklepane? Znaczy tu... Ej,
Ty, obszymurku, ty! Aha, obszymurku, a to jest, okay. Stawiam ja twój pokój. Ja menę no jest. Tak. Okej. Okay. Tak. A, to fajnie, że masz monitor 36 cali jakiś. Znaczy, bo tu wiesz, sobie gram w WTS-a. Gram. WTS-a. Tu sobie pykam. Znaczko, fajna obudowa RGB się świeci. No. No fajnie, powiem wam, że w zasadzie dzisiaj będzie moja pierwsza noc tutaj. A tu śpisz? Tutaj będę spał. Dzisiaj będzie tu moja pierwsza noc, więc... To nie przeszkadzajcie sobie. Znaczy, moja pierwsza noc tu będzie. Ty, a szyba w drzwiach to gdzie je? A szyba w drzwiach to gdzie je? Puść mnie, puść mnie! Puść mnie! Ty, a szyba w drzwiach to gdzie zburłeś? Czy to taka przeźroczysta je? Chodź, taka czysta, że aż nie widać, kurde. Chodź! Masz do mnie. Tak całujesz Dziejusia, bo ma całe ucho obśliniony. Podoba mi się ej, dobra, twój dom, chodź. Pomachajmy sobie przez okna tutaj. Podoba mi się twój dom, bardzo. Cześć. Bardzo mi się podoba twój dom. Cześć. Kurde. Zaraz, mogę wezmę to. To fajnie. Chodź, ja chcę ale, z nim zamieszkać. Ale musi je na mnie lizać? Ja sprzedam swoje gospodarstwo. Ja cały w ślinie jestem. Ja będę tu mieszkała z tobą. Będę a co ty zrobiłeś? Boże święty, dlaczego ty tu rowerem wjeżdżasz? No czuję się, jakby to były dwa da... Chcę... Ale jeszcze już! Ja sprawdzam, czy ty po tym domu możesz rowerem jeździć, ale patrzę, że można! Nie no, jeden mi rowerem wjeżdża. A ja będę w salonie pojeździć! Ej, nie! Będę mieszkała ani... w tym domu! Broń Boże! No, nowa kostka, zaraz będzie po kostce, broń Boże! Jedną noc może nie się przespać, jedną noc, no nie ryj się! No kurde... Nie wytrzymam z wami tu za chwilę, naprawdę, nie wytrzymam tu zaraz! Debilu, nie po sofie, nie po sofie! Dobra, wyjeżdżam. Ja będę z tobą mieszkała w tym domu. Ej, ała, to mnie boli. Ała, to też. Ała, i to. Grubasie, jeszcze przez drzwi nie przełazisz. Ty, a co to Janina robi? Nie wiem właśnie, i to mnie denerwuje. Dobra. Poczekaj, daj mi wyjść. Stary, ja cię ogarnij się, daj ten rower. Puść go. Proszę cię, pieprzyj jej. Zobacz, co ona robi. Janina, zostaw Dziejusia dom! Ja będę z tobą mieszkała w tym domu, wysiadaj, ja tam wysiadaj wprowadzam. Tu. Wysiadaj stąd. Janina, no, wysiądź z koparki. Wysiądź z koparki, rozumiem, przecież komu będzie Dziejusiowi. Ja pierdzielę, wyjeżdżam do koparko, Dziejuś. Ej, Dziejuś się wyprowadził, on ucieka. Gdzie? On jest w nerwach, zatrzymaj go. Ucieka, ej, on oszalał, ukradł mi koparkę. A nie, to nie moja. To jest mnie z budowy! Dziejuś, wjedźmy Leonem pierwszy raz do garażu! Poczekaj, trzeba coś innego zrobić. Ej, ale dawaj i pojedziemy. Tu Dziejuś, dawaj i pojedziemy po tego, po Polonezę, bo poczekaj, bo zobaczymy, czy koparka da radę John Deere'a do góry kołami przewalić, wiesz? Nie! O, skur... Proszę, ale proszę, ja z tobą zamieszkam. Słyszysz? A było mi chałupy rozwalać? Zazdrośnicę? Zamieszkam z tobą, słyszysz? Zamieszkam, proszę! Zakleszczy co ty? Nie, zamieszkam z tobą, nie rób tego. O. Do kiego? A gdzie już nie chcę, żebyś z nim mieszkała. Kiego żeś tak robiła? Dobra. Nie, dobra! Nie będziemy tak robić, nie będziemy tak robić! Ja tylko sprawdzę, czy mój... Co tu się dzieje, ludzie? Ja mam dosyć. To miał być fajny odcinek, pokazanie domu. Wiesz, tak beret mi zryje naprawdę, że już tu psychicznie jestem dynem. Zaraz po ciebie przyjadę, pojedziemy po Polonezę, poczekaj. Czuję się, jakbyście wrzucili mi do betoniarki i kręcili z pół godziny. Poczekaj, zaraz przyjadę. A Poloneza? Widzowie muszą się czuć zryci psychicznie. Jedziemy teraz. Po Poloneza. Ale Polonez jest zepsuty, bo go jeszcze nie naprawiłeś. A. Sprawdzimy, czy 30 zmieści się do domu. Nie no. Do jednej koparki kluczyki zabrane, od drugiej też. Otwieraj wrota. Ale żeś tuś... Bez problemu tu wjedzie. Chłopie, co ty o górę? Poczekaj, a tu już Leo stoi! Tutaj, żeby nie przyhaczyć. Ale on tak jest doklejony do prawej strony? Czekaj. Weź go doklej do prawej, co? No właśnie chcę. Dasz radę? Postaram się, no. Bo maleńku. Sprawdźmy, czy coś się uda. Sprawdźmy, czy coś się uda. Widzowie, sprawdzamy, patrz. Robimy test. Bez problemu. Bez pytania. Dwa auta opa. Się mieszczą. Opa i teraz. I to jeszcze taki duży, zobacz. No ogór. Marcinek taki duży, kurde, się tu nadmieści. Po co ty to robisz? Sprawdź. Pytam się ciebie. Dla widzów. Upośledzeńcu. Dla widzów. Dla widzów. Gdzie już dzwonić do psychiatryka? Nie, no to jest przesada, bo no. Halo? Dzień dobry. Świeżo wybudowany dom. Przypadek. Zamiast przyjść fajnie powiedzieć, ale ciężki fajnie dom, posiedźmy sobie, obejrzyjmy coś w telewizji. To nie, przyjeżdża starym rupieciem, starym gruchotem.
I próbuję się wpakować. Tak, proszę przyjechać. No bo. Drzwiami wejściowymi. Chorą psychiczną osobę. Się pochwaliłaś, tak. Co zrobiłaś? Z pasami przyjechać, tak. Ej, Dzieuś! Pochwaliłaś się? Pasami. Cicho! Przypiąć no, pasami. Pochwaliłaś się? Bo jest strasznie dobra. Agresywna. Nie mów! Będzie trzeba. No, właśnie mówię. No, we, dobra. Nie, dobra. To... Czekaj, Jarek, myślę, że powinieneś wiedzieć nie. Chyba. Słyszysz, nie! Proszę, dobra, chodź już za słowo. Co Dzieuś mówisz? Czekaj, na coś się ze mną pogadać. Nie, wiesz, o co. Już ten. Jak nie chcesz, to nie będę z tobą mieszkała. Nie chodzi o mieszkanie, tylko o twoje zachowanie. Nie będę już tak robiła. No. A masz! I zamykam garaż i po 30. Ale co, podobała się chałupka? Nie, szczerze? Kurde. Czekajcie, to osobiście powiem ci, pokażę. Dzień, że. Wielka, nie? Wyszło. Zazdroszczę ci, bo jest naprawdę wielka chałupa i naprawdę chałupa, fajna. Ta chałupa jest większa ale niż moja i. Dzieuś, Jarkoja razem wzięta. Się, dobierałeś no. Jeszcze na trochę kredytu, co? No trochę, ale tam nie mówiłem, widzą dużo rzeczy. No ja wiem, właśnie. No i też zacząłem inwestować na tej giełdzie trochę. Powiem ci, że tam mi się udało tak jakieś dwa strzały, tam takie fajne weszły, nie? No ale po kosztach się udało, nie? Tak. No to kolejna sprawa. A tam, że na tej giełdzie tam się udało zainwestować dobrze, no to też pięknie jest. Pięknie to wygląda, pięknie. Już, bo wiesz co, bo nie wiem czemu, ale jak zobaczyłem ten dom, to jakoś kurde bardziej zacząłem cię lubić. Nie wiem czemu, o co to chodzi. No to bardzo mi miło, no to powiem ci, to przy jakiś przypadek, ten, no jakoś tak znaczy, musiało się złożyć, wiesz? Jakoś tak się złożyło. Nie wiem, jak zobaczyłem ten dom, jakoś tak nagle zacząłem cię jakoś bardziej lubić, ale nie wiem przez co to no jest to co? Zrobione. Do sklepu imprezka? No i o to chodzi, jedziemy po wódkę! Tak jest! Parapetóweczka! To tak czy piechotą? Znaczy, po wodę. Ale nie może piechotą? Piechotą! Zobacz, gdzie sklep jest. Dawaj, i co, ale nagrasz jeszcze do widzów, kurde, jak wieczorkiem się no, zjadł ale muza? A jak? Co, wiedziałeś, gdzie się wybudować, koło no. Sklepiku? Jarek! Dziejuszka, chyba impreza się wypchnęła spod kontroli trochę. Zjechać! I poszli, Ty żyjesz? Ruro, stara! Jarek, chodź. Weź jeszcze pojedę, weź wolę, co? Ja chodź, do domu pojadę. Chodź. Weź wolę, pojedę jeszcze. Dobra, ale ty chodź, pogadamy na dworzu. No. Stary, dobrze się udała ta budowa, ale gdyby nie ty, to nigdy bym tego chyba nie zrobił, nie? Ja nic tu, moja no. Zasługa nie była. Nie, no była, stary, gdyby nie ty, to by tu nic nie było. Ty, by tu gadł, a ja nie miał moim ogórkiem jedzie. Gdzie ona ogórkiem? Stój! Ja idę, stój, bo ty jesteś pijana, ty nie masz kierować, daj, ja się pokieruję. Bądź gdzieś ze sobą. Ja umiem kierować! Gdzie już? Ej! Wysiadaj z tego, bo jesteś ciki. Ja idę na pierwotę. Gdzie już? No. Chodź jeszcze po jednym, ale nie wiem, ja to siadaj. Trzeba ogórka zabrać na podwórko, tylko weź, co? Weź, cofnij mi tylko żyć do tyłu, cofnij, co? No już. DJ, tango. Polej jadę do tego. Dobra. Do domu pojadę, dobra? Znaczy, pójdę, ja się odprowadzę. To chodź. Dobra, ty mnie odprowadzisz. No dawaj, weź tu kuchnię. Dobra.